Kółko i krzyżyk. Ta gra już od wielu, wielu lat rozstrzyga to, kto jest bardziej spostrzegawczy, a kto jest totalnym idiotą. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem zrobić kółko i krzyżyk w Minecraft. Jakiś czas temu zrobiłem serię z tymi skrzynkami, nie wybierz złej skrzynki. I odcinek niby nie był tragiczny, ale jakoś też jakoś wybitny nie był, jakoś mega emocji przy nim nie było. To był raczej taki bardzo monotonny odcinek, więc uznałem, że nie będę tego kontynuował, ponieważ nie chcę robić takiego odcinka, który wiecie, taki jest, taki byle był. Więc uznałem, że zrobię jakąś inną serię i wymyśliłem kółko i krzyżyk w Minecraft, co myślę, że będzie dosyć ciekawe z tego powodu, że tu będzie rywalizacja między dwoma osobami, czyli między mną i osobą, którą zazwyczaj zaproszę, a w dzisiejszym odcinku będzie to Wojtini. Więc zapraszam do niego na kanał, link do niego macie oczywiście w opisie, on tam sobie coś nagrywa, coś tam zestreamuje czasem, więc możecie wbić zobaczyć i go tam śledzić, prawda? A dzisiaj wraz ze mną zmierzy się tutaj na kółko i krzyżyk. Zasady będą wyglądały trochę inaczej. Ale o tych zasadach to już w gierce, jak już będziemy z nim gadać, więc w tym momencie intro. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jesteśmy oczywiście już w grze wraz z Wojtusiem. Halo, witam bardzo serdecznie. Witam, oczywiście tu widzę piękna bluza Nike'a. Ja zmieniłem bluzę, ale dzisiaj to się nawet ubrałem pod odcinek, bo mam, patrz, czekaj, a ty tego nie zobaczysz, ale widzowie, to zobacz później na odcinku. Identycznie, biała bluza, czarne paski, tu tylko mam piorun, a tu normalnie go nie mam, ale to nieważne. W każdym razie, dzisiaj kółko i krzyżyk w Minecraft. Kółko i krzyżyk w Minecraft, dzisiaj będziemy rywalizować, ale to nie będzie... satysfakcjonujące. Tak, to będzie bardzo satysfakcjonujące. Ale to nie będzie takie takie jak zawsze. W sensie, jakby... O, zaprezentuj, jak to działa. Bardzo dobrze, kliknąłeś przycisk i pojawiło się tam tu, pojawiło się i oczywiście... No i przegrałeś. No i ja przegrałem, no oczywiście, że przegrałem. Tam na górze jest przycisk do resetu. I za chwilę też przegrasz. No to zobaczymy, zobaczymy, czy tak naprawdę będzie. Ale jak widzicie, są tutaj pewne wrota, które prowadzą nas do innego miejsca. I to inne miejsce to są po prostu zadania. Ponieważ urozmaicimy trochę. Co ty do mnie mówisz? Nie otwieraj. No nie otwieram, tylko chcę wytłumaczyć. Sytuacja jest taka, że za tym mamy zadania. I jest tych zadań tam z 5 czy 6, już nie pamiętam ile, ale trochę ich jest. I jeżeli wykonamy jakieś zadanie, to wracamy tutaj i mamy ruch. I tak dalej, i tak dalej. Proszę mnie nie bić. I tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że jeżeli ty utkniesz na pierwszym zadaniu, a ja na przykład zrobię szybko pierwsze zadanie, to przychodzę, robię ruch, lecę dalej i mogę zrobić drugi ruch pod rząd. Więc tak naprawdę szybkość wykonywania zadań definiuje to, jak szybko będziemy tutaj, prawda, robić kółko i krzyżyk. Wydaje mi się, że wystarczy, że zrobisz o jeden ruch więcej i już masz zagwarantowaną wygraną. Tak to działa niestety w kółko i krzyżyk. Może być, może tak być, ale wiesz, wydaje mi się, że raczej będziemy iść... Pokażesz się jakimś brain deadem. Liczę na to, że będziemy lecieć równomiernie, że tak powiem. Dobra, nie bij mnie już. Mam nadzieję. Dobra. Dobra, czy chcesz... ja dam ci opcję wyboru, którą chcesz stronę, czy zieloną, czy czerwoną. To ja chcę zieloną. Dobra, no to ja wezmę sobie czerwoną. I tak, nie ma tu ograniczenia czasowego jakiegoś? No. Strona to zależy, czy wszystkie są równe? No, są równe. Równe, tak? W sensie, te same zadania, no jeżeli coś ci się tam będzie różniło jednym blokiem, to się będzie różniło jednym blokiem. No, na pewno jest tam pewna rzecz, która się różni, ale w tym przypadku, który wybrałeś, jeżeli ty bierzesz zielony, to na moją niekorzyść. A, no to świetnie, no to świetnie. Dobra, to w takim razie... Okay. Czy jesteś gotów na wystartowanie wielkiego turnieju, w którym sprawdzimy, kto jest dobry w krzyżyka, kto nie. Jesteś gotów? Tak. Dobra, no to 3, 4, poszło. Dobra, zamyka się. Wow, myślę, że mi zostanie. Dobra, pierwsze zadanie to jest posegregowanie tego, co jest w skrzynkach. Okay. Więc proszę bardzo, posegreguj. Jak posegregujesz, no to masz... prawda? No, ty już wygrałeś. Czemu ja to tak wolno zbieram? Ja nie wiem, czemu ty to tak wolno zbierasz. Wystarczy dwa razy kliknąć w jakiś item. I on serio? No i cały się ściąga. Dobra, no to pierwszy punkcik daję tu, ale wiesz co, możesz mnie blokować za każdym razem tak naprawdę. Jest o mięso więcej mam, a nie, jest dobra, nieważne. No to tam posegreja to tak na oko robię. Dobra, drugie zadanie polega tutaj z tego co widzę na tym, żeby zrobić żelazną klatę, ale nie mamy, musimy pozbierać to, dobra, okej, okay, pozbieramy tak. Stary kilof. Jak nie masz kilofa? Nie mam kilofu. Żartuję. A, no to kurde, bardzo zabawny żart. A dzięki, ci uwierzyłem. Musiałem cię jakoś spowolnić, nie? No prosto. Aha, okej, dobra. O nie. To się udało w sumie. Tak naprawdę. O nie,
tego zbiera, dobra, to nic, to nic. Nic straconego. Nie, ja nie wiem ile tutaj było tego żelaza. Tu są na zmyłki te wszystkie inne, kurcze. Tak, trele, tak, morele, no. To tutaj można było tego więcej dać i zrobić na przykład, żeby diamentową zrobić, no kurde, to by było dopiero. Dobra, tu jest strasznie dużo czasu, trzeba teraz marnować na to, żeby to czekać, co to się dobra. Zrobi. Dobra, jest... i widzisz, następna rzecz, już ci wytłumaczę jaka jest. To są drzewa, no, no i pewnie domyślasz się, co tam będzie trzeba zrobić. Wiadro. Oczywiście, że wiadro, no jak widzisz, moje drzewo jest większe, bo tak wyrosło. A i o to chodziło z tym, że mam nierówne szanse? No, no to o to chodziło, że mamy nierówne szanse. Chociaż nie wiem, mam więcej czasu na przemyślenie. Masz też o tyle spoko, że jeżeli mi się nie uda, to ja muszę dłuższą trasę pokonać, żeby tam wejść, o? Kurde, widzisz, to też. To jest okay, niekorzystne dobra, bardzo. Racja, no dobra, to jest akurat... Ty tam w ogóle, czekaj, ty masz tam te... Czy ja tego nie widzę po prostu? A masz, dobra, okay. nie render distance miałem po prostu za mały, aż sobie zwiększę, kurczę, dlaczego miałbym nie widzieć tego, co... Spokojnie. Nie widzę. Ty się nie bój. Ej, bo strasznie długo to trwa, nie? Tak, i tu jest moment stary, w którym właśnie się wyrównują nasze szanse, no nie? No właśnie nie, bo ja zacząłem się przepalać, więc ty jakby to jest po prostu tyle, że raz oboje marnujemy czas. No dobra, ile ci zostało? No ja już przepaliłem. Kurczę, to faktycznie. A ile tobie? No już ostatnio. Odkładam do skrzynki, odkładam też kill off i cofam się wykonać mój kolejny ruch. Pytanie teraz, gdzie ty wykonałeś swój ruch? Jestem tego mega ciekaw. Gdzie postawiłeś swoje kółko? Dobra, kółko jest w tym miejscu. Dobra, starszy się szybko, bo ja już lecę. No, ale ja się zastanawiam. Dobra, wykonaj ruch pierwszy jak chcesz. Okej, dobra. Dobra. Zrobiłem. No nie wiem, czy głupotę, ja ciężko. Ale ja mogłem już lecieć od razu wiadro robić, ale czekałem na twój ruch, ale. Dobra, ja wiem co. Nie marnuję czas, stary. Dobra, gdzie tu jest wejście? Dobra, nie tu wiem, jest wejście. Tam szukaj, powinno być bardzo dobra, proste. Gdzie mam wejście? Dobra, teraz pytanie, czy... O Boże, stary, powiem. Jak ja tego nie zrobię, to... Jak ty tego nie zrobisz za pierwszy raz, to przegrałeś już. Tak, to już przegrałem, no. To już jest koniec. Nie, koniec. No nie, tragedia. Dobra, to trzeba zrobić szybko. Lecę. Jest! Lecę. Dobra, ja też zrobiłem. Okej, okay, to są teraz emocje. To są teraz emocje. Dobra, teraz to już jest... Teraz to już jest fajnie, dobra. Dobra. Lecę dać tu. Postawiłem pierwszy. Okej, zablokowałeś mnie, okej, dobra. Okay. Czyli teraz zadanie kolejne. Jeżeli ty nie zrobisz szybciej kolejnego zadania ode mnie, to ja wygrałem. Tak, koniec. Kolejne zadanie to jest segregacja owiec. W skrzynce masz potrzebne rzeczy do tego, żeby takie rzeczy zrobić. Dobra, okej, ja już wiem co zrobię. Blok? Że co? Kurczę, tutaj nawet nie wiem, stary, jak to zrobić najlepiej, żeby to było jak najszybciej. Teraz tak sobie myślę, co? Ej, ty się zlagowałeś, czy co? Aha, wyciszyłeś się, dobra, super, nie chcę ze mną rozmawiać, to nie. Okej, to tak się da, okej. Okay, dobra, nie, jestem stary, jestem, nic się nie bój. Dobra. Teraz tak, biała jedna, o Jezu, ale zrobiłem kaszankę, stary. Ale zrobiłem kaszankę. O nie, one tu przejdą? Przejdą chyba. Proszę, chodźcie tu. Chodź tu. O nie, ale kaszankę, stary. Ale mam... Chodź tu. Dobra. Dobra, stary, ja... Nie, czerwona nie tu, o nie. Wypadł czerwona stąd. O, jest zielona. Dobra. Ile ty już masz? Tak, zamykamy. Za mało, uwierz mi, za mało. Za mało, dobra. Ej, to jest zadanie dosyć długie. Nie spodziewałem się, że ono będzie tak tyle trwało. Spodziewałem, że to będzie aż tyle trwało. Dobra, chodźcie owieczki, chodźcie. Dobra. Jedna za drugą. Dobra. Weźmy najpierw te białe, bo ich jest najwięcej. A, to jest po drugiej stronie już. Ło, ale miałem schizę, nie chciałem na twoją stronę przebiec. Ja też. O kurde, a się uderzyłem w blok, dobra. Robimy dobra. To, tutaj wchodzimy, biorę zapraszam. Moje wyszły niektóre. No to zamykaj. Znaczy, to ważne, żeby one były w tych ostatecznych, tych. Nieważne, gdzie one są. Dobra, kurde, ale powalona akcja, nie? Chodźcie. Ty, ja mam... Co? Co masz? Nic, to jakoś się zdziwiłem, bo mam 4 zielone. No to masz tyle, ile powinieneś mieć. Okej. Bo mi się wydawało, że... Ja też mam 4 zielone. Okej.
Ja nie wiedziałem, kurde, te owce mi, kurde, pomagają, ja już kończę, stary. No nie, ja nie wiedziałem, stary, czy to smyczą, czy tym robić, czy pokarmem. A wiesz, że możesz jedną smyczą zabrać więcej tych? Tak? No ja biorę po 3 na przykład. Jak masz tam więcej tych smyczy danych. No, a to tak, to wiem, stary. A, okay. Bo nie wiedziałem, co ci teraz chodzi. Ja tam, dla zmyłki jest chyba to siano. Dobra, stary, ja skończyłem ogólnie, nie? No nie, dobra, jest koniec, jest kaszana, bo mi się zbugowały te... To... Dobra, pay to win to jest, stary, nie? Jakie pay to win? Pay to win, ty to specjalnie ukartowałeś, ty wiedziałeś, że czerwony jest lepszy. Ale że co jest czerwony lepszy? Czerwona strona jest lepsza, no tyle ci mam. Ja, ona była identyczna do tej, masz tyle samo owiec. Nie, kłamstwo, to jest kłamstwo. Masz tyle samo owiec, co ty... Aha, bo ty, o kurde, to mnie tak zwiała. Najgorzej. Ty jeszcze te białe masz. No dobra, ja chyba mam wszystkie, kurczę, to już są po twojej stronie, tak, dobra. No to stary, no co ja ci powiem, ja tam lecę. A, tak, ładnie ułożyły, nie, ale... Ja tam lecę się pozastanawiać nad moim ruchem. Aczkolwiek mój ruch jest chyba bardzo jasny i oczywisty. Tak mi się wydaje. Klarowny. No nie, ale kaszane, stary, zrozwaliłem teraz. No kurde, dobra, uwaga. Pum. Stary. Nie wygrałeś, nie wiedziałem, wiedziałem, że nie wygrałeś. Ty wygrałem, wygrałem, no to już jest definitywny koniec, nawet nie zdążyliśmy zadań do końca zrobić. Co to ma być? Ej, w ogóle teraz sobie uświadomiłem, patrz, że ostatnie zadanie jest nie do zrobienia nawet. Co? Bo? No bo tam nie... A nie, jest, dobra, nieważne. Myślałem, że tych skrzynek z łukiem tam nie ma. Okej, co się stało? Zbugowałem się. No ale dobra, skończyłeś. Chodź na ten i wykonaj swój ruch, który ci przysługuje. Stary, ale zrobiłem kaszanę, o Boże. Czemu? No zrobiłem taką tragedię, w ogóle ja to sianem robiłem na początku. Mówię, co jest, kurde. Tyle czasu na tym straciłem. To było takie do podpuchy. Kurczę, ale to, ej, szczerze, to było zadanie, które było definitywne w tym momencie, ponieważ ty ja tu miałem pion, a ty miałeś skos, teraz to widzę dopiero. Wow, ej, no to no. Tutaj była mocna akcja ogólnie, nie, bo... Ja miałem miałem tutaj do zrobienia. Więc to było i koniec dla mnie, i koniec dla ciebie. Tak, to po prostu od tego zadania zależało, kto wygra, tak naprawdę. Tak. Kurde, ale się... A, dobra, no. No dobra, no ale wygrałem, ale nie widzę powodów do tego, żeby nie zrobić rewanżu jakiegoś między nami. Oczywiście można się przełączyć na Game Modzika i zobaczyć, jak to wyglądało. Jeszcze było tutaj zadanie związane z parkurem. Dawaj, spróbujemy zrobić parkura po prostu. Chcesz zrobić parkur? No dobra, możemy go w sumie zrobić, spróbować tak o. Więc zobaczymy, kto zrobi pierwszy. Dawaj, na 3-4, okej, dobra, to stań na czerwonym bloku tu przy tej ściance niebieskiej. W tym narożniku przy ściance niebieskiej z tym zielonym. Stoisz? Ja cię w ogóle nie widzę, to jest tak daleko. Ja też nie, no ale dobra, powiedz. No to 3, 4, poszło. Dobra, o kurde, ja spadłem, nie, ogólnie. Pozdro. Także nie, nic się nie przejmuj. O kurde, znowu ze spadłem, nie? Już nie. Dobra. 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 Skończyłem. Jakim cudem ja... Aha, już skończyłeś. No dobra, no to tu byłeś szybciej ode mnie. Tak. No i dawaj na ostatnie. Na ostatnie? Ostatnie jest łuki strzały. Dobra. Łuki strzały, okej. Okay. Tu przypuszczam, jest łuki strzały. A to już, a na 3-4 też, tak? Czekaj. Ja sobie podejdę do tego, do zbioru. Ja też, żeby... no. Dobra, uwaga. 3, 4... Napinam pięciwe. Napinamy. 3, 2, 1, 0, poszło. Dobra. Bezbłędnie lecę, na razie. Ja też. Dobra, jest bezbłędnie. Uwaga i... O, skończyłem, kurde. Skończyłem. Ja teraz też. A, jeszcze nie widzę. Widzę, nie świeci się. O, teraz. No dobra, no. Krótko mówiąc, było dobrze. Można by było mieć więcej tych zadań, ale w sumie, no tak, trudno było obstawić, ile tych zadań nam będzie trzeba, ale jak widać, miejsce jest, więc dlaczego w następnym odcinku nie można by było zrobić większej ilości zadań. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, to zakończcie, zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, no to łapka w górę musi być. No i ty chcesz strzelić do mnie, tak? Okej, rozumiem. To jest trochę nie do zrobienia chyba. No nieważne, ale też napiszcie mi w komentarzu, z jakim innym twórcą chcielibyście, żebym zrobił taki pojedynek na kółko i krzyżyk w Minecraft.